Spotkanie w Bibliotece Raczyńskich odbywa się w ramach cyklu Biblioteka Dostępna – Kultura bez barier, a to wszystko dzięki funduszom europejskim, którymi zarządza PFRON. Spotkanie tłumaczone jest na polski język migowy, a tłumaczy je dla nas pani Angelina Pera. Przy okazji, wspomniałam już o tym, mamy bezpośrednią transmisję na Facebooku Biblioteki Raczyńskich oczywiście, zatem gorąco witamy online'owych gości i zachęcamy do aktywnego brania udziału w naszym spotkaniu. W trakcie całego spotkania możecie Państwo nadsyłać w komentarzach pytania do autorki. Agata Romaniuk. Nie zaglądałam do Wikipedii. Sprawdziłam tylko te podstawowe informacje ogólnodostępne, chociażby na tyłach książek. Socjolożka z doktoratem Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu, założycielka grupy reporterskiej Głośnej. W 2017 roku zainicjowała projekt badawczo-reporterski Światła Małego Miasta, który opisywał życie Polaków w najmniejszych miasteczkach. Swoje teksty publikuje między innymi w dużym formacie, przekroju czy w piśmie. Autorka reportaży, ale także mamy i tatusiowie młodszych dzieci wiedzą bajek dla dzieci, no i wyjątkowej powieści. Proste, równoległe. Czy ja o czymś w tym wszystkim zapomniałam? Chyba nie, ale to dobrze, że już może wystarczy, bo to zaczyna niebezpiecznie brzmieć, jakbyś czytała mój nekrolog, więc to jest zawsze krępujący dla autora moment. Więc nie, ja zresztą wolę, żebyśmy porozmawiały o książkach czy o bohaterach niż o mnie, więc tyle, rzeczywiście to ja. Cała historia pisania zaczęła się w twoim przypadku od reportażu właśnie. Reportaż to jest taka forma, mam wrażenie, mało mimo wszystko osobista dla autora. Bo tu chodzi o przekazanie pewnych prawd, pewnych treści. Mimo wszystko w reportażu, jeśli się mylę, popraw mnie, chodzi o pewnego rodzaju obiektywny ogląd sytuacji. Tak jest? Jest i nie jest. To znaczy mi się wydaje, że reportaż jest bardzo odautorską formą wypowiedzi na poziomie wyboru tematu. To znaczy nie sposób pisać rzeczy i reporterzy i reporterki pewnie się z tym zgodzą, o tym, co nas nie interesuje. Więc albo piszemy je na wzruszu, jak to się mówi, albo na drugim brzydkim słowie na W, na wkur, na zdenerwowaniu, albo na oburzeniu, albo na niezgodzie na coś. Więc na poziomie wyboru tematu nic bardziej emocjonalnego i odautorskiego niż reportaż, ale masz rację, że jest to sposób jakoś subiektywizowanego mierzenia się z rzeczywistością. Ale jak pięknie pisze o tym, czy opisuje to seria reporterska wydawnictwa poznańskiego, nic nie wciąga tak bardzo jak rzeczywistość, bardziej niż fikcja. Jeśli chodzi o twoje reportaże, w nich jest coś, co dotyka każdego z nas i ma różne oblicza. Miłość. Miłość? No właśnie, tak. Chociaż to zupełnie niezamierzone było, że te dwie książki, niezamierzone, zaraz wychodzi, jakbym nie miała nigdy jakiegoś planu pisząc, niedobrze, cofam to, internecie, skasuj to. Nie planowałam, że to tak będzie, że to będą dwie pod rząd książki reporterskie o miłości. Ta druga miała być książką o starości, a okazała się być książką o miłości na starość. Nie tylko na starość, w wieku dojrzałym. Więc trochę tak jest. Ja jestem raczej z tego gatunku, co to właśnie piszę na wzruszu. Piszę o rzeczach, które są ważne, ale też są piękne. Jest bardzo dużo reporterów, którzy piszą o wojnie, o przemocy domowej, o pedofilii, o dzieciach w beczkach i różnych innych rzeczach. I to są ważne tematy. Cieszę się, że one są opisane. Ja nie piszę o tym. Nie wiem, czy bym sobie emocjonalnie z tymi tematami poradziła. Chociaż w mojej książce o Omanie jest dużo historii gorzkich także i niełatwych, bardzo nam odległych kulturowo i takich, na które ja osobiście, Agata Romaniuk, się nie zgadzam. Ale ja, reporterka, nie mam prawa tego osądzać i zostawiam też to czytelnikom. Jeśli chodzi o książkę Krótko i szczęśliwie, historię późnych miłości, to ja tak zdradzę taką tajemnicę i przy okazji serdecznie pozdrawiam panie i panów z Biblioteki Raczyńskich, filia numer 14 na Piątkowie. To jest książka, która przechodzi
z rąk do rąk bibliotekarzy. No tak, to jest. Czytelnicy nie dostaną jej, po prostu czytają ją bibliotekarze. Mi udało się ją przeczytać. Zastanawiałam się, skąd ten fenomen i pomyślałam sobie, że jest to książka ogromnie potrzebna i że czas, by zacząć mówić o tej miłości dojrzałej i to w taki bardzo szeroki sposób. Powiedziałaś, było zapotrzebowanie na książkę o starości. Zatem co zdarzyło się, bo coś musiało, jakaś historia musiała do ciebie przyjść, że poświęciłaś ponad 200 stron tylko temu tematowi? Przyczyna jest bardzo prozaiczna. Książka o starości już była. To znaczy Iza Klementowska napisała bardzo dobrą książkę reporterską o starości pod tytułem Minuty. No i trochę trudno było napisać drugą, prawda, jednak. A rzeczywiście było tak, że historia tytułowa, która, czy ta, która dała tytuł książce Krótko i Szczęśliwie, przyszła do mnie sama. Reporterzy mają i reporterki mają taką skłonność, żeby ludzi zagadywać, podsłuchiwać, dopytywać się, prosić w różnych miejscach o historię. Ja akurat, jako osoba też już nie młoda, byłam z biodrem w sanatorium. Znaczy ja i biodro, nikt inny mi nie towarzyszył, nie spotkałam tam wielkiej miłości. Ale trafiła tam do mnie od pani Łaziennej ta właśnie historia pary, która spotkała się po 40 latach niewidzenia się na biczach szkockich. On wychodził z zabiegu bicze szkockie, ona na ten zabieg wchodziła i po 40 latach w tym przejściu się zobaczyli, poznali i zmienili swoje życie. I od tej historii to się zaczęło. Poszłam z nią do mojej wydawczyni w wydawnictwie Poznania i powiedziałam, Monia, jest taka historia, wiesz, piękna. Ona mówi, no to wspaniale, to zrób całą książkę. I potem się okazało, że bardzo trudno było znaleźć kolejne historie. A jak one się znajdowały? One się znajdowały, jak to w życiu reportera mieć, jak to Mariusz Szczygieł mówi, reporter musi mieć szczęście i ucho. Ucho do tego, co ludzie mówią i żeby zapamiętać i wyłowić te smaczki tych wypowiedzi i dopytać o to, co było dalej, a szczęście do tego, żeby ludzie mu swoje historie chcieli powierzać. Ja rzeczywiście miałam takie szczęście. One trafiały do mnie z różnych kanałów. Jedną przyniósł mi mój ojciec od zegarmistrza, u którego przez 10 lat naprawiał zegarki, aż któregoś dnia ten zegarmistrz mu się zwierzył, mówiąc, żona mi się znarowiła, a wszyscy byli po 80. I to jest historia Trójca Nieświęta o trójkącie. Tak, więc jedną Rusia, Rusia i Manio, którzy zaczęli mieszkać we trójkę po 80. Mieszkać, ba, no nie tylko mieszkać. Jedna historia jest historią mamy mojej przyjaciółki. Jedną podsunął mi mój redaktor, którym w brytyjskim piśmie literackim zauważył ogłoszenie, którym pewna pani, bohaterka teraz książki, szukała ostatniej miłości. Więc po prostu pomogli mi bliscy i dalsi znajomi, którzy wiedzieli, że się interesuje tym tematem i podsuwali tę historię. Pisanie o uczuciach w takim układzie romantycznym, okej, fajnie. No ale tu też mamy taką no, porządną erotykę w niektórych opowieściach. Wysłuchanie tych historii to jedno, opisanie ich to drugie. Czy ty przechodziłaś jakąś ewentualną cenzurę? Ja nie mówię swoją własną, ale bohaterów. Właśnie bardziej swoją własną, muszę powiedzieć, szczególnie w tej historii Trójca Nieświęta, ponieważ pani Lusia była kobietą tak pełnokrwistą, że nie wiem, czy państwo jesteście wstydliwi. Ja nie jestem przesadnie wstydliwa, ale przy pani Lusi byłam wstydliwa. Znaczy jak ona zaczęła opowiadać o wszystkich pikantnych szczegółach, to miałam takie poczucie, że muszę państwu dać tego na kartach książki część, ale może nie wszystko, naprawdę nie wszystko. Więc natomiast tak poza tym to nie, ja się jednak starałam to tak napisać, żeby to było proste, piękne, żeby to było oddawało uczucia, emocje bohatera, ale nie ocierało się jakieś, nie wiem, właśnie rzeczy takie no, nieprzyjemne w czytaniu, może bulwersujące w czytaniu. W jednym przypadku zmieniłam imiona bohaterów na prośbę właśnie córki bohaterki, która zmarła, zanim książka się ukazała i ona się martwiła, że może rodzina, która nie zna tej erotycznej strony jej życia późnego, tego zalewu, orgazmu, jakiego doświadczyła Wiesława, która wybrała ciało Zdzisława zamiast ciała Chrystusa, no to tam zmieniłam. I to była taka cenzura na prośbę. Natomiast oprócz tego tekstu i jednego tekstu o parze ukraińskich muzyków, którzy też poprosili o zmianę imion, to wszystkie imiona są
prawdziwe i wszystkie cytaty są dokładnie takie, jak bohaterowie to powiedzieli, a ja to nagrałam. Więc jak pan Rysiek mówi o wózeczce pani, apetycznej wózeczce pani Lusi, czy bajaderce pani, to tak wszystko padło z jego ust. Po przeczytaniu tej książki pomyślałam sobie, że ja wreszcie zaczynam rozumieć cytat księdza Jana Twardowskiego, który jako nastolatka wypisywałam, że mówiąc o miłości nigdy nie wiadomo, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Tak, to jest bardzo trafny cytat. Co więcej, moi bohaterzy bardzo często mówili, że miłości, o których mi opowiadają, nie są ich pierwszymi miłościami, ale prawie na pewno będą miłościami ostatnimi. A to wydaje się być wielką obietnicą powiedzieć komuś, no nie jesteś pierwsza, nie urodzę ci syna, nie zbudujemy razem domu, nie weźmiemy pierwszego kredytu, ale będę z tobą do końca. I to mi się wydaje naprawdę wielka rzecz. I w niektórych tych przypadkach to właśnie są takie historie. Nie wszyscy ci bohaterowie są nadal z nami. Niektórzy z nich już nie żyją, ale byli ze sobą do końca. Nie zawsze całkiem spełnieni. Jedna z tych par posprzeczała się na ostatniej prostej, ale nawet ta para, nawet pani Ela mówi, lepiej było kochać krótko, ale kochać niż zostać całkiem z niczym. Każda dobra książka zostawia jakiś ślad w czytelniku, ale mam wrażenie, że absolutnie każda książka zostawia coś w autorze, autorce. Co ta książka zostawiła w tobie? Ona mi dała dużo małej odwagi do tego, żeby... Ja akurat tak się złożyło, że zabrałam się za pisanie tej książki ze złamanym sercem. Akurat tak się w moim życiu zdarzyło i pomyślałam sobie, och, kurczę... To też mi przyszło, pisać książkę o miłości. No ale wiecie państwo, jak to jest. Zaliczka wzięta, umowa podpisana. Pierwszy tekst się ukazał. No więc chodziłam taka strasznie zbita na te wywiady. I pamiętam, że pani Lusia powiedziała mi dosyć szybko. Dziecko, mówi, ja wtedy skończyłam 40. Przy 20-30 lat zajmie się sobą, miłość przyjdzie. I wiecie państwo, no teraz już mam 45, ale myślę sobie nadal, to jeszcze mam spokojnie 25 lat zapasu. Więc dało mi to taką perspektywę, że tyle jeszcze się może nam wszystkim zdarzyć, że na nic jeszcze nie jest za późno. I takiej, no właśnie, małej odwagi, bo wszyscy moi bohaterowie wykazali się jakąś małą odwagą. Ktoś poszedł zapukać te drzwi na pierwszym piętrze po 18 latach odnoszenia parasolek, kiedy nie mógł się na to odważyć. Ktoś zaczepił kogoś w pociągu, ktoś napisał ten anons w gazecie, a ktoś inny na niego odpowiedział. Więc jak przychodzą czytelniczki po spotkaniach autorskich, zazwyczaj... w dojrzałym wieku i pytają, pani Agato, gdzie znaleźć tą miłość? To ja mówię, po prostu odważyć się na coś małego albo odpowiedzieć na jakiś gest. A to właśnie nie jest tak, że kiedy mamy tę świadomość, że ten piasek w klepsydrze życia, no mało nam go zostało, to się pozbywamy takiego poczucia, że no dobra, poczekam, dam sobie moment, że może to jest ta chwila, kiedy my chcemy tę chwilę łapczywie chwycić i przetrzymać. Bardzo to trafne, co mówisz. Oczywiście, że tak jest. I trochę to też, no, pani Lusia, bo ona jakiś jej duch unosi się nad książką, mówi, ale na co ja mam jeszcze czekać? Poza tym codziennie umiera ktoś, kto może mi naskoczyć. Prawda? Na przykład. I mimo, że rodzina, właściwie synowa jej bardzo nie akceptowała tego ich trójkątnego związku i ciągle mówiła, że ich eksmitują albo naślą na nich księdza, to ona mówiła, ale co się może zdarzyć? Ja już nie zawalę matury, bo mam 83 lata. Nie zajdę w niechcianą ciążę. Mamy własne mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. I wielu z moich bohaterów mówiło właśnie, ja już nie mam tak dużo do stracenia. Możemy sami decydować o swoim życiu. Nie musimy już wychowywać dzieci, a nic innego. Teraz jest mój czas. I to jest coś, co ze mną bardzo zostało. Chociaż no, ja mam jeszcze bardzo duży kredyt i dzieci na utrzymaniu. Ale 25 lat jeszcze mam zapasu, jak już państwu powiedziałam, prawda? Więc to mi ta książka dała. To poczucie, że jeszcze jest czas. Trzeba słuchać pani Lusi. Tak, pozdrawiamy panią Lusię w niebie, która na pewno wygląda jak Violetta Villas, bo o tym marzyła, że po śmierci wreszcie będzie wyglądała naprawdę jak Violetta Villas. Chciałabym zapytać, która z tych 11 opowieści o dojrzałej miłości była tą twoją szczególną? Albo jest, chociaż to takie może być trudne, bo to jak wybór między dziećmi, które ma się w domu. Chyba nie. Dla mnie najbardziej pierwsza. Ta, od której wszystko się zaczęło. Nie ta, która się od wszystkich zaczęło, bo to jest ta tytułowa. Ja mówię o tej pierwszej chronologicznej, pierwszej, znaczy właśnie nie chronologicznej, tylko w książce.
czyli o Marii, wiedeńskiej pianistce i Staszku, ogrodniku, który się w niej zakochał. A właściwie ona nie wiadomo, czy zakochała się w nim, bo ona choruje na Alzheimera i każdego dnia widzi w nim innego mężczyznę ze swojej przeszłości. Dla mnie to było niepojęte i pytam go też zresztą w książce otwarcie, jak można kochać kogoś, kto nie wie, kim my jesteśmy. On na to odpowiada, to jest bardzo proste, bo ja w tej relacji nie kocham siebie, ja kocham ją i każdego dnia przychodzę, żeby nie pozwolić jej zapaść się w siebie, bo póki się na kogoś patrzy, po co on istnieje. I dla mnie to jest książka, która jest taka formatywna dla całej, znaczy ta historia jest formatywna dla całej książki i tak sobie myślę, że żeby znaleźć kogoś, kto na nas patrzy, żebyśmy istnieli. To jest coś strasznie ważnego. Ale oczywiście polecam Państwu też wszystkie inne reportaże w tym tomie. Nieuchronnie. Ale dlatego też Patrząc na Marię jest pierwszym tekstem w tym zbiorze i wydaje mi się, że jest w jakimś sensie najważniejszy. Też przez jego taką nieoczywistość i to, że bohaterowie, właściwie on, musiał pokonać wiele przeszkód. No choćby siostry Elżbietanki, które bardzo się gorszyły, opiekujące się Marią, które bardzo się gorszyły z powodu ich romansu. Dostrzegam jakieś takie części wspólne w twoim reporterskim życiu. Reporter musi mieć ten instynkt. Musi łapać chwile i momenty i poddawać się nurtowi. I tak samo było w przypadku książki Z miłości to współczuję. Opowieści z Omamu. Bo ty, trafiając do Arabii Saudyjskiej, Do Omanu bezpośrednio. Tak. Nie planowałaś pisania reportażu? Nie, planowałam. Ja wtedy byłam niedługo po doktoracie z socjologii i planowałam taką fascynującą książkę o zależnościach między takim wzrostem ekonomicznym Omanu a dzietnością. Myślę, że Państwo byście po prostu czytali do poduszki, prawda? Te wykresy, wszystkie tam i tak dalej. No i jak zaczęłam zbierać materiały do tej książki, będąc młodą padaczką, to okazało się, że to jednak jest szalenie nudne. Nikogo nie interesuje. Może na habilitację tak. Ale fascynujące są historie, które mi opowiadają moje bohaterki i bardzo dla mnie nieoczywiste. No i zaczęłam zbierać te opowieści, ale musiało minąć 10 lat, żeby z nich powstała książka. Się też chyba musiałam oddalić od mojego życia w Omanie, od bycia jedną z nich tam, jedną z młodych mam w Omanie, bo urodziłam tam syna, żeby móc na to spojrzeć na chłodno, po reportersku, wrócić tam, dozbierać materiału i dlatego ta książka się ukazała dopiero w 2018 roku, mimo że ja w 2008 z Omanu wyjechałam. To nieprędko. No właśnie tak widzę kolejną zależność nieprędkiego pisania, bo z tego co kojarzę, to krótko i szczęśliwie to też jakiś dłuższy moment. Nie czepiaj się tak. No teraz wiem, że trzeba przyspieszyć. Ale tak, rzeczywiście. Pomysł tej książki wpadł mi do głowy w ogóle jeszcze w latach 90. To Państwo części na sali to w ogóle jeszcze nie było, mam wrażenie. Bo nie pamiętacie. I to był wywiad z Kają Danczowską, wybitną skrzypaczką, w jakimś takim magazynie kobiecym. Pani albo Twój styl. A to teraz przeszłyśmy do prostych równoległych. Tak, przepraszam, przeskoki. Nie, tak. Spokojnie. A jesteśmy w Omanie jeszcze. W Omanie wracamy. Wrócimy do Omanu. Zostańmy na chwilkę w prostych równoległych, bo to jest faktycznie historia, która dużo dłużej pęczniała w tobie niż opowieści o miłości z Omanu. Tak, też dlatego, że akcja tej książki rozgrywa się na przestrzeni 59 lat. No więc choćby z tego powodu jeden rozdział, nie nawet chyba dwa się dzieją w Poznaniu. Więc ona rzeczywiście no i pączkowała i tam jest bardzo wielu bohaterów i wiele lokacji, jak to się mówi żargonowo, więc też to zajęło po prostu trochę czasu, choćby to, żeby to zgłębić. Ja najbardziej z pisania lubię część analityczną, czyli research i właściwie cud jest taki, że w ogóle co kiedykolwiek napisałam, bo mnie to potem przestaje interesować, jak już wiem wszystko, co się gdzieś zadziało. Więc musiałam pojechać do Lwowa, nie udało mi się pojechać do Moskwy, nie zdążyłam z powodu inwazji. Teraz już pewnie nie pojadę, albo nie prędko. No ale musiałam sprawdzić te wszystkie inne rzeczy. Więc rzeczywiście pisanie tej książki też zajęło. Czyli research do niej zajął długo, ona długo dojrzewała. No ale jest. I kończy się w 2002 roku w Wiedniu. Więc to też jest jedno z miejsc, w których się akcja tej powieści dzieje. I to już zdążyłaś odwiedzić. Tak, i dałaś Wiedniu, radę. Tak. Wiedniu tak. Chociaż muszę powiedzieć, że w trakcie pisania dużą częścią tej książki jest konkurs wieniawskiego.
Konkurs akurat się nie odbywał, bo była chyba, było przesunięcie rok z powodu pandemii czy coś takiego, więc ona się ukazała... A i tak odbywa się co 5 lat. A i tak się odbywa co 5 lat, więc nie jest łatwo się wstrzelić. Książka ukazała się w kwietniu, a konkurs był w październiku, więc wspaniale było na nim być, komentować go na bieżąco w prasie i w ogóle przeżyć to tak, jakby przeżywały to moje, czy jak przeżywały to moje bohaterki, jedna z nich w latach 80., a jedna we wczesnych latach 60. Chycniemy sobie teraz do Omanu, kraju, który ja kojarzyłam tylko i wyłącznie z gry Państwa i Miasta, bo to był jedyny na O, o którym powiedział mi zresztą tato, więc potem pamiętałam, że trzeba wpisać. Poruszasz w tej książce reportażowej takie bardzo oczywiste różnice kulturowe między naszymi dwoma światami i powiem zupełnie szczerze, że ja zaczynając ją czytać jako Europejka, byłam oburzona jeszcze zanim przeczytałam to w twojej książce, bo wiedziałam, o czym ona jest, na temat wielożeństwa, znaczy wielożenieństwa w małżeństwach, o tak. I wydawało mi się, że to jest kara dla tych kobiet, a ty pokazałaś tą drugą stronę medalu, że im jest czasem ciebie żal, że ty jesteś taka sama ze wszystkim. O, jeszcze jak. I dlatego ta książka, tytuł książki jest cytatem z jednej z pierwszych rozmów, jakie tam odbyłam z dziewczyną. Pamiętam, że czekałam na odbiór prawa jazdy. Byłam w ciąży i ona czekała obok, dopytywała mnie. No, oni są tam bardzo przyjaźni, więc zawsze jak widzą Europejkę, to pytają, a skąd jesteś? No i zawsze pada sakramentalne pytanie, czy twoje małżeństwo jest z miłości, czy kontraktowe. No więc ja oczywiście jako dumna, zakochana wtedy bardzo młoda mężatka, odpowiedziałam z miłości, na co ona powiedziała, och, współczuję. I pamiętam, że mnie to tak uderzyło wtedy i powiedziała, wiesz, no bo mojego męża wybrał ojciec, on pracuje w dobrej firmie naftowej, podpisałam kontrakt, jestem zabezpieczona, nie musiałam kręcić biodrami, żeby go, nie musiałam się narażać na odrzucenie. Och, jak ci współczuję. A ty jesteś jedyną żoną Mr. Grega? Zadała mi kolejne pytanie, na co ja dumna odpowiedziałam, tak. Na co ona powiedziała? Och, współczuję. I'm sorry. I'm so sorry. Tak. No bo przecież jak jest druga żona, to ona też spełnia różne obowiązki. Ona chodzi na te przyjęcia rodzinne, ona rodzi dzieci, ona słucha jego marudzenia po pracy i robi różne, masę różnych innych rzeczy. A w ogóle możecie się zaprzyjaźnić i chodzić razem na zakupy. A ty taka jesteś ze wszystkim sama. Więc pamiętam, że w pierwszym tygodniu mojego pobytu tam pomyślałam sobie, o kurczę, to jest jednak inaczej niż w mojej europejskiej głowie badaczki z skrętem feministycznym jest. I trzeba z tymi dziewczynami od serca pogadać i zobaczyć, jak one widzą ten układ, w którym żyją, który oczywiście nie potrafią obejrzeć obiektywnie, bo znają w większości tylko ten, ale potrafią nim opowiedzieć. I taka była kanwa tej książki, żeby opowiedzieć o tym, jak ta miłość, małżeństwo i macierzyństwo w Omanie wygląda wobec zmieniającego się bardzo szybko tego świata w warstwie cywilizacyjnej i bardzo wolno w warstwie obyczajowej. Bo to jest taki Oman jest takim krajem dwóch prędkości. Można rozwinąć autostradę z rolki, to się dzieje szybko, ale zmienić obyczajowość to się nie dzieje w ciągu jednego pokolenia, tam właściwie dwa pokolenia od tej zmiany dopiero jakby żyją w tym nowym, rozwiniętym z rolki świecie. Więc to, że się zatrudnia swatki i że się odkadza dom od czarnej magii, a jednocześnie swatka przyjmuje płatność zbliżeniową, to czy ta czarownica od czarnej magii, prawda, się płaci blikiem, to jest tam zupełnie normalne. Ale zaskakujące jest też to, że to nie jest tak, że one są zamknięte w tym kraju. One bardzo często opuszczają go, studiują. I wracają. I to było dla mnie zaskakujące, że tak nawet usiadłam, pomyślałam sobie, czy to jest tak, że tylko my mamy rację w tej sytuacji? W ogóle nie wiem, czy racja jest jakimś w ogóle miernikiem czegokolwiek. Myślę, że nie, że na pewno nie jest tak, że my mamy rację, ani że one mają rację. W ogóle jest też tak, że jest dużo dobrych dla kobiet, dzieci, partnerów, elementów tego systemu i naszego systemu. Ja nie chciałabym musieć mieć zwierzchnictwa mężczyzny, jak nie wiem, gdzieś wychodzę po 22, czy chciałabym i mieszkam sama z niepełnoletnimi synami. W Omanie nie mogłabym. Gdybym miała taką sytuację, w jakiej jestem, znalazłam się w takiej sytuacji, jak jestem w Omanie, gdyby mąż mnie porzucił z dziećmi, to musiałam wrócić do ojca. I albo pytać o zgodę.
Tak. Albo do brata. Musiałam się prosić jakiegoś dorosłego mężczyzny o to, żeby u niego zamieszkać. A gdybym wyszła za mąż i miała córki, to musiałabym tą córkę moją po tym, jak skończyłaby 12 lat, oddać rodzinie męża, dlatego że ona nie mogłaby mieszkać pod dachem innego mężczyzny. Więc nie wiem, czy to by było takie strasznie fajne, nie? Ale z drugiej strony, gdyby ten mój mąż mnie porzucił w Omanie, to jego rodzina zaopiekowałaby się moimi synami i mną. Miałabym mahr, czyli tak zwany taki odwrócony posag, który mężczyzna płaci kobiecie żeniąc się z nią jako zabezpieczenie. A porzucenie żony w Omanie jest hańbą, więc bardzo uważnie się ktoś zastanowi, zanim to zrobi. No u nas to, wiecie państwo, porzuca się żonę, idzie się do Rossmana, kupuje się krem do golenia, potem się obstawia wyścigi konne, potem się porzuca drugą żonę, to w ogóle nie jest jakiś taki temat, nie? I to działa w dwie strony. W Omanie nie. W Omanie poczucie honoru, takiej właśnie honoru rodziny jest czymś niezwykle ważnym. Więc gdzie jest lepiej, wiesz, Magda? Z tą racją to tak właśnie... Rację mają politycy, czy przynajmniej myślą, że mają rację. Ja myślę, że reporterzy mają raczej oko i właśnie ucho, jak mówi Mariusz Szczegieł, i serce czasem, żeby się rzeczom przyjrzeć. I udało ci się też w tym świecie, który w takim moim myśleniu sprzeciwia się LGBT plus, odnaleźć pary, które żyją w związkach homoseksualnych, nie powiem za przyzwoleniem, bo to tak nie jest, ale nie afiszują. Ale tak, przy milczącej zgodzie. O. Rzeczywiście jest w tej książce taka historia dwóch dziewczyn, które są pierwszą i drugą żoną Ahmeda, ale de facto to one są parą, ponieważ ta starsza no, dobrała tą drugą żonę pod siebie. No fakt faktem, że on zapłodnił tą młodszą żonę, więc teraz one mają dziecko. On jest bardzo dumny, bo ma starszą żonę, która jest wykształcona i reprezentatywna i w ogóle taka reprezentacyjna i taka z dobrego rodu. No i młodszą, która jest piękna i teraz już urodziła drugie dziecko. A dziewczyny są przeszczęśliwe, więc są też takie układy, prawda? No tajemnicą Poliszynela jest, że zmarły sułtan Kabus bin Said Kabus, który właściwie wprowadził Oman na tą drogę modernizacji. Przez rok. Słucham? Przez rok chyba, tak? No już teraz 2 lata minęły prawie, jak on zmarł. No to on miał harem męski. Nie miał żony, nie miał dzieci, co jest zresztą ewenementem na półwyspie, bo tam raczej wszyscy mają wiele żon i wielu potomków. On jak zmarł, to nie miał nie tylko męskiego, tylko żadnego potomka. Więc myślę też, że w Omanie to, że taka względne przyzwolenie na jakąś formę nieheteronormatywnej miłości też wynikało z tego. Oczywiście to wszystko nie było oficjalnie, nikt by tego oficjalnie nie potwierdził, no ale wielu mężczyzn pracowało w tym haremie, w związku z czym no te świadectwa anonimowe, ale jednak są. Siostrzeństwo, o którym ty tam piszesz i ja o nim czytam, to jest też coś absolutnie wyjątkowego. U nas coraz częściej o nim się mówi i coraz częściej próbuje się wprowadzić w życie. Ale mam wrażenie, że jest nam trochę trudniej, bo żyjemy niby w równouprawnionym świecie rzeczywistym. Natomiast ciągle musimy się przepychać tymi łokciami i czasem zupełnie bezsensownie trafiamy nie w faceta, który nam na drodze przeszkadza, a w kobietę. A u ciebie w tej opowieści o Omanie tam nie ma czegoś takiego jak kobieca rywalizacja, zawiść. Chyba, że o mężczyznę. To się, tak. To się zdarza, no bo to też są... To jest gra o dużą stawkę, to nie jest gra tylko o miłość, bo z miłości to właśnie współczuję, ale też o wejście do odpowiedniej rodziny, o odpowiednio wysoki posag, pozycji i tak dalej. Więc jeżeli ja jestem dziewczyną na wydaniu i sobie kogoś upatrzyłam, to ja będę bardzo z tobą rywalizować, żebyś ty przypadkiem za niego nie wyszła, albo żebym ja nie została spepchnięta na tego gorszego, młodszego brata, wiesz. Magda, staniemy do tej rywalizacji i nie cofniemy się przed niczym. To sprowadza się na przykład do tego, że na weselach, które są osobne dla kobiet, osobne dla mężczyzn, te wesela damskie wyglądają tak, że panna młoda siedzi na takim tronie jak my tutaj, taka zastygła biała beza w takich po prostu żarówkowych takich, no jak to się mówi, nie neonach, tylko takich, no wiesz czym. Światła dużo. No w każdym razie ona się nie może ruszyć. To jakby się ruszyła, to ta cała konstrukcja by się zawaliła i przyjmuje usłużnie te hołdy i pokłony, a tu wiją się na wpół nagie, jak dzikie węże, młode kobiety, które tańczą ze sobą. Ja pamiętam, że jak byłam na pierwszym takim weselu, to myślałam sobie, co tu się w ogóle na Boga wyprawia?
Ale się szybko zorientowałam, że po bokach sali siedzą stare kobiety, matki, babki, które decydują, która z nich, i swatki, która z nich, normalnie ukryta pod czarną abają, będzie się nadawać dla mojego Mahusia, Achmediusia i innego Fajsalika. Rozumiesz, więc ty i ja musiałbyśmy się wić tam, wiesz. Ja bym w Afryce wygrała, ty w Europie. W ogóle, wiesz, no w każdym razie tak to wygląda. Ja poszłam na ten pierwszy wesel, pamiętam, niezwykle skromnie ubrana, bo mi się wydawało, że tak trzeba, a tam się okazało, że dziewczyny mają takie sukienki, które pokazują macice. Znaczy, wiecie, po prostu niewyobrażalne to było. Więc tak, rywalizują o mężczyzn, ale już niekoniecznie tak bardzo w miejscu pracy czy w jakichś innych, nie wiem, układach, ponieważ tam też jest tak, że każda dziewczyna ma przynajmniej 6 kuzynek, 3 siostry, jej matka ma 8 sióstr albo ciotek albo kogoś, bo ta dzieciność, socjolożka, teraz jest 3 i 6, ale jeszcze 10 lat temu była 6 i 8. To oznacza, że wszyscy mają bardzo dużo rodzeństwa, więc po prostu jest bardzo dużo tych kobiet. I jak rodzisz dziecko, to ono przechodzi z rąk do rąk. Ty jesteś uczesana, dziecko nakarmione. To jest fantastyczne. Ja pojechałam tam, byłam całkiem sama. Przyjechała moja mama, która powiedziała, aha, ojej, oj, jesteś biedna, i pojechała do Polski. Ale teraz to nowoczesne macierzyństwo, musisz sobie radzić. A tam dziewczyna po porodzie przez 40 dni wraca do domu matki po porodzie i jest właściwie zaopiekowana przez tą całą taką siostrzeńską bandę. A jak czegokolwiek jej potem potrzeba, to zawsze się znajdzie ktoś. No, a jeśli nie, to ta druga żona albo trzecia. No, zresztą mało kto już ma 3 żony, bo to jest bardzo kosztowne, więc raczej 2. Harem. Freudowska pomyłka. Koran dopuszcza 4. To teraz przejdźmy do prostych równoległych. Tak, skoro nie dany jest nam ani harem, ani dzikie węże. Ani ten odwrócony posag. Kiedy przyniosłam tę książkę do domu, to moja córka spojrzała i mówi, o, jakaś matematyczna książka. I pomyślałam, co ty, nie matematyczna, muzyczna? Ale przecież w muzyce też liczy się matematyka. Bardzo, oczywiście. Metrum i tempo i zapis nutowy mają bardzo wiele wspólnego z, może nie tyle z notacją matematyczną, co z wyobraźnią matematyczną, przestrzenną, czasem i tak dalej. W związku z tym bardzo często wybitni matematycy też są muzykami amatorami. Na ogół nie działa to w drugą stronę. Raczej nie jest tak, że Wieniawski tam, nie wiem, przestrzeń Banacha obliczał w czasie wolnym. Ale już Sherlock Holmes grał na skrzypcach. Więc, ale oczywiście tytuł w pewnym sensie jest matematyczny, chociaż dotyczy przede wszystkim życiorysu. Dwóch linii życia, ale też no, dwóch linii na 5 linii. Ale też tego, że te linie życia Marty i Wandy, bohaterek, no biegną z takim przesunięciem pokoleniowym i biegną równolegle w pewnym sensie, no bo one powtarzają te same etapy kariery muzycznej. Obie startują w konkursie Wieniawskiego i tak dalej, ale trochę nigdy się nie spotkają. Chociaż ktoś zwrócił mi uwagę na spotkaniu autorskim, że w nieuklidesowej geometrii, proszę Państwa, proste równoległe to są nie tylko takie, które nie mają punktu stycznego i biegną równolegle, ale takie, które w nieskończoności dążą do spotkania. I myślę, że to jest kwintesencja tej relacji, tych bohaterek, że one gdzieś w nieskończoności dążą do tego, żeby się spotkać i żeby się zrozumieć. Ale to jest bardzo poza kadrem. To jest książka o muzyce, która właściwie sama w sobie jest muzyką dla mnie, która ma mnóstwo trudnych określeń, kompletnie dla mnie niepojętych. I ja czytając ją jako ignorantka muzyczna, bo nie mam ani wykształcenia muzycznego, oprócz tego w podstawówce, które polegało tylko na śpiewaniu piosenek i uczeniu się życiorysu Chopina co roku. Zaufałam ci w pełni, że to wszystko, co piszesz i te fachowe określenia, których używasz, to one są prawdziwe. I jak znam ciebie jako reporterkę, to na pewno tak jest. Jest tak, ale to nie ja o to zadbałam. Zadbała o to między innymi Roxana Łabecka, wspaniała koncertmistrzyni orkiestry we Frankfurcie. I Monika Amarut, nauczycielka, muzykolożka i nauczycielka muzyki, które tę książkę bardzo uważnie przeczytały. I na przykład przysyłały mi takie uwagi, że vibrato nie może być delikatne, może być liryczne.
Ja myślałam sobie, aha, dobra, to jest straszna różnica, dobra. Więc starałam się, żeby ta książka była wiarygodna pod względem tego, jak muzycy rozmawiają o muzyce, jak interpretują utwory, ale żeby też jednak nie była aż tak najeżona, nie wiem, właśnie vibrato, glissando, pizzicato, flageolety i tak dalej, żebyście państwo nie mogli przez nią przebrnąć. To jednak nie jest jednak książka napisana dla muzyków, tylko dla widzimicieli dobrej historii. Więc proszę się nie przestraszać. A zresztą jak się tego czyta, ale się nie słyszy w głowie, to do tej książki jest playlista na Spotify, która się nazywa Proste Równoległe. I wszystkie utwory, które się w książce pojawiają w opisie, czy bohaterki grają je, czy ich słuchają, są na tej playliście, więc można ich posłuchać. Na żywo to robi, znaczy wyrażone już w muzyce robi większe wrażenie niż opisane, chociaż bardzo się starałam. I teraz wróćmy do słowa historia. To, że Proste Równoległe ukazało się drukiem. To był długi, długi czas i historia, która do ciebie trafiła, z tego co pamiętam, przeczytałaś reportaż bądź wywiad? Tak, to był wywiad. To był taki portret, wywiad właśnie z Kają Danczowską. Tak, z Kają Danczowską, wybitną skrzypaczką, której biografia jest w pewnym sensie, no, pokrywa się, jeśli chodzi o no, te etapy kształcenia, czy czasy, w których żyła z postacią mojej główną, postacią głównej bohaterki, czyli z Wandą Krajewską. A to, co mnie w tym wszystkim ujęło, w twojej opowieści o tej historii, to to, z czego faktycznie ja sobie nie zdawałam sprawy. Chociaż znam kilku muzyków, ale nie zawodowych. Ja muszę dbać o swój głos, bo na co dzień pracuję w radio. A gdybym była skrzypaczką, musiałabym bardzo uważać na swoje dłonie. Tak, tak. Większość skrzypków i skrzypaczek, zresztą innych muzyków, ma wręcz obsesję na punkcie tego, żeby dbać o dłonie. Tak jak chirurdzy. Można, w Stanach można oczywiście ubezpieczyć na miliony, w Polsce nie słyszałam o tym. Ale no, złamany palet czy nadgarstek, rzeczona Roxana Łabecka, jej karierę przerwała choroba reumatyczna nadgarstków, więc to jest bardzo poważna sprawa. I Wanda Krajewska rzeczywiście obsesyjnie dba o swoje dłonie i o tym właśnie mówiła w wywiadzie Kaja Danczowska, że ona żyje trochę w takim świecie z porcelany. Ona nie kroi chleba, nie jeździ na rowerze, nie nosi nic ciężkiego i tak dalej. I to się stało takim motywem też przewodnim tej książki. Książka się zaczyna od tego, jak Wanda szyje rękawiczki na miarę. I w ogóle to, jakie kto ma dłonie w tej książce, jest bardzo ważne. Ja gdzieś wyczytałam, że wielu radzieckich muzyków po wojnie, którzy wrócili, nie wiem, z kotła stalingradzkiego, miało odmrożone dłonie. Jak się ogląda zdjęcia pierwszych koncertów filharmoników moskiewskich powojenne, to oni siedzą w tych smokingach i mają takie czerwone jak schaby dłonie, którymi są, potrafią nadal zagrać koncert Brahmsa albo nie wiem, jakiś inny wspaniały utwór. Więc no, dłonie to jest taka rzecz rzeczywiście w tym świecie ważna. Ja byłam kilka dni temu na filmie Tar z Cate Blanchett. Nie wiem, czy państwo mieli okazję zobaczyć. To jest z kolei film o wybitnej dyrygentce. Bardzo dobrze zrealizowany, z dużą wiernością. Jest tam jedna absolutnie nieprawdziwa scena. Mianowicie bohaterka, żeby wyrzucić emocje, idzie po koncercie ćwiczyć boks. Żadna dyrygentka by tego nie zrobiła. Żadna muzyczka by tego nie zrobiła. Więc aż miałam ochotę do nich dzwonić, powiedzieć, co wy, no gdzie, research pokazuje, że... Więc jestem na to bardzo uwrażliwiona, żeby oddać to życie muzyków takim, jakim ono jest rzeczywiście. Te dylematy, które są ważne dla młodych ludzi, którzy są adeptami tej sztuki. I też okrucieństwo i feudalizm tego świata. No i też znowu opowieść o miłości. O miłości do muzyki w tym wypadku. W przypadku Wandy, takiej absolutnie bezgranicznej. Takiej mam wrażenie też chwilami despotycznej. No i Marty, której muzyka jest miłością, ale jedną z. Tak, jedną z i nie przeszkadza jej mieć spełnić się w małżeństwie i w rodzicielstwie. Wanda w tych miłościach ludzkich jest jednak nieszczęśliwa. Jeden z bohaterów mówi jej w którymś momencie, Wanda, ty nie będziesz miała nigdy innego domu niż muzyka i rzeczywiście tak jest. Zresztą wiele wirtuozek jest samotnych, albo nieszczęśliwe są w miłości, bo bardzo trudno. Teraz już trochę łatwiej, bo też już kontrakty w orkiestrach są inne. Przyzwolenie na przykład na to, żeby skrzypaczka koncertowała w ciąży, to jest coś w ogóle nowego, prawda? Tam mi się uważało, że ja nie wiem,
odciąży, puchną skrzypce albo nie wiem co. Ale w każdym razie to było niedopuszczalne na scenach światowych. No więc teraz jest trochę łatwiej, ale w czasach Wandy nie było na to miejsca. Ona nie mogła zostać matką. Nie udało się też, chociaż nie będę Państwu tak całkiem spoilerować. Nie? Nie mówmy o romansach i tak dalej. Kto z kim miał romans, to już muszą sami Państwo przeczytać. To, o czym chciałabym powiedzieć, to o Twoich przygotowaniach do pisania. To jest powieść. I wydawać by się mogło, że Agata Romaniuk mogłaby usiąść i popłynąć. No już wiemy, że jeśli chodzi o kwestie nazewnictwa w muzyce, nie. No ale... Faktycznie trzeba było szukać archiwalnych zdjęć hotelu Ukraina? No nie trzeba było, wiesz, Magda. Podobno nie trzeba było. Mój redaktor następnej powieści, którą teraz piszę, powiedział, a wiesz, że możesz to wszystko zmyślić? Nie przyszło mi to do głowy. No nie, oczywiście przyszło mi to do głowy, ale po co? To znaczy, to są to prawdziwe miejsca i tam się przeplatają prawdziwe postaci historyczne, nie wiem... Boże, teraz mi wypadło z głowy. Dawid Oistrach, na przykład wybitny radziecki skrzypek z nauczycielem Wandy, który już jest wymyślony przeze mnie. No jak mam nie napisać, że Oistrach był rubaszny, że mówił krasawica do ma... No i tak dalej, i tak dalej. No to wiadomo i że grał szerokim smyczkiem. No nieważne. W każdym razie, więc ja obsesyjnie to wszystko sprawdzałam, więc jeśli Państwo tutaj czytacie o tym, ile kosztowały, nie wiem, mleko w kartonikach trójkątnych, że to było 2 kopiejki w 1972 roku, to naprawdę tak było. Nie wiem, do czego mogłabym się wam się ta wiedza przydać do końca, ale gdybyście podróżowali do Moskwy w 1972 roku, to piszcie do mnie. Ja po prostu wiem, którym tramwajem, gdzie dojedziecie. Więc ta powieść jest hiperrealistyczna, w tym sensie rzeczywiście ja sprawdziłam, jaka pogoda była 7 stycznia 1981 roku, jak Wanda dzwoni do swojego kochanka, żeby się z nim spotkać na mieście. On jest za lekko ubrany. Więc wiecie Państwo, to jest już moja obsesja prywatna, ale mam nadzieję, że dzięki temu Państwu się lepiej czyta, że macie takie poczucie, że ta książka jest mięsista, że te szczegóły... Że oddychacie tą duchotą tych bibliotek muzycznych, że jak Wanda przymarza kożuchem do pociągu, którym jedzie z Rzeszowa w latach 70. z gołębiami, zresztą Danczowska naprawdę tak jechała, to że możecie sobie to wyobrazić, że w PRL-u człowiek jednak przymarzał kożuchem, bo takie były czasy. Ktoś mi zresztą zwrócił uwagę, że bardzo dużo kożuchów w tej książce. Jest kożuch na mleku i kobiety chodzą w kożuchach i jest taki kożuch na fontannie z liści. No może rzeczywiście, ale tak było. Nie wiem, czy Państwo, ja sama chodziłam w kożuchu przeszytym po mojej babci. To było coś strasznego. I w relaksach. I w relaksach, tak, tak. No więc tak, więc rzeczywiście tutaj jest bardzo dużo takiej scenografii i bardzo dużo, no ale to po prostu chodziło o też oddanie tej epoki tym czytelnikom, którzy nie pamiętają tych czasów i muszą sobie je wyobrazić, to żeby mieli tą podglebię dla wyobraźni. W opisie książki dwa życiorysy, dwie herstorie. To jest bardzo modne, popularne teraz słowo. Skupiamy się na ich historiach, mówiąc wprost. I można się by doczepić, że idziemy tu za modą, ale nieprawda, bo świat muzyki, o którym ty piszesz, to jest naprawdę bardzo męski świat. Nie wiem, czy Państwo mieli szansę i okazję przeczytać chociażby takie książki jak Niewidzialne kobiety, Caroline Perez, czy Patriarchat rzeczy, świat stworzony przez mężczyzn, dla mężczyzn, to Rebeki Endler. Nie pamiętam, w której z tych dwóch książek przeczytałam odnośnie muzyki, że klawiatura fortepianu została stworzona pod męski rozstaw ręki. Na przykład. Tak, to prawda. Mhm. I że te kobiety w muzyce zawsze miały trudniej. I jeśli nam się wydaje, że miały trudniej w XVI wieku, XVIII, to chcę Państwu powiedzieć, że i o to też Ciebie, Agata, zapytać. Ostatnia scena w tej książce dzieje się w Filharmonii Wiedeńskiej w 2002 roku. Czy Ty pisząc wiedziałaś, że równouprawnienie, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety w Wiedeńskiej Orkiestrze, nastąpiło dopiero w 1998 roku? Tak, wiedziałam i Marta właśnie dlatego do tej orkiestry trafia, bo to jest tym większe wyróżnienie, że ich jest tam bardzo mało. W
W tym 2002 roku ja naliczyłam ich, bo oglądałam ten konkurs, ten koncert noworoczny, który tutaj odpisałam, wkładając na fikcyjną Martę. Było ich tylko 7 na całą orkiestrę. Co więcej, nawet wtedy w kuluarach się mówiło, że kobiety w orkiestrze może to przeminie. No więc mam wiadomość dla nich, raczej nie, nie przeminie i teraz już jest tych kobiet więcej, ale oczywiście tak, to znaczy też to powoli się zmienia. Już ładnych parę lat temu, kilkanaście lat temu wprowadzono tak zwane ślepe przesłuchania, to znaczy, że nowych muzyków do orkiestry przesłuchuje się za taką zasłoną, żeby nie było widać między innymi, czy są kobietą, czy mężczyzną, jakiej są rasy i tak dalej. Ale wcześniej to dosyć oczywiste było, że kobieta, nie wiem, nie może być koncertmistrzem albo nie może być dyrygentem etatowym w dużej orkiestrze, może być tylko asystentką dyrygenta, w sensie dyrygentką, ale asystentką, co sprowadza się też do pierzenia kawy. Więc mi bardzo zależało, żeby to była historia kobiet, bo kobiety rzeczywiście, szczególnie jeśli chodzi o te pierwsze skrzypce, bycie wirtuoską, miały bardzo długo trudniej. I mimo, że w tym roku wygrała Koreanka, skrzypaczka, i drugie miejsce zajęła też muzyczka z Kazachstanu, to jednak nadal w jury konkursu wieniawskiego na 9 jurorów było 8 mężczyzn. Jedna Agnieszka Duczmal, no mam wrażenie, bo jest państwa poznańska po prostu. I jest naszą dyrygentką. I jest waszą dyrygentką. No ale niespecjalnie w tym kobiecie, w tym świecie muzycznym zauważono, że kobiety już są tutaj na zawsze. Więc też dlatego, szczególnie Wandzie, która zaczynała w latach 50. w tym samym czasie co Wanda Wiłkomirska, która jest no, drugim takim, powiedziałabym, prototypem, no może nie prototypem, ale taką inspiracją do tej postaci mojej bohaterki, no to były szczególnie trudne czasy dla kobiet muzyczek. One się musiały w tych orkiestrach przepychać i też czasami oczekiwano od nich czegoś więcej niż tylko wrażliwości muzycznej i doskonałości technicznej. No bo my nawet do dziś przyzwyczajeni jesteśmy do wiolonczelistek, skrzypaczek, flecistek. Ale ja pozanistki to nie widziałam w orkiestrze jeszcze. Tak, to prawda. Więc w ogóle jeśli chodzi o instrumenty dęte, prawda? Ale to jest bardzo też specyfika niektórych orkiestr. Na przykład nie wiem, w Bukareszcie zobaczysz. Ale już we Wiedniu nie. I w ogóle w tradycji niemiecko-austriackiej nie. Więc to jest też bardzo takie, bardzo specyficzne, jeśli chodzi o kulturę i powoli się zmienia, ale jednak trochę się zmienia i też ta książka jest przyczynkiem jakimś do tego, opowieścią o tej zmianie. To jest taka bardzo prosta dedykacja w tej książce. I czy ja cię mogę o to zapytać? Tak, oczywiście. Ona jest jednosłowna, ale niesie za sobą ogromny emocjonalny ciężar. Tak, ta książka jest dedykowana mojemu zmarłemu bratu, który nie doczekał. Chorował na białaczkę, był dużo, dużo ode mnie młodszy i nie doczekał jej publikacji. Ale znalazł się też tutaj jako brat Marty. I niektóre sceny z naszego życia są też tutaj. Myślę, żeby się bardzo z tej książki cieszył. Ale już go nie ma. A to no nie jest tak. Też, Agato, tak, że ty już się nie opierałaś temu tematowi za długo i postanowiłaś też iść za tak zwanym czasem, który upływa, żeby wreszcie usiąść i to napisać. Oczywiście, tak, bo ja pisałam w międzyczasie inne rzeczy, książki dla dzieci, reportaże i ta książka jakoś tak postępowała wolno. Jak Krzyś zaczął chorować, to jedną z rzeczy, które mi powiedział, miał naprawdę, był młodziutki, miał 22 lata. I jakoś tak rozmawialiśmy i on się mi zawsze wydawał taki dojrzały. Mówiłam, Krzysiu, ty chyba powinieneś mówić nam, starszym, jak żyć. I on wtedy już taki chory powiedział, jak najbardziej. I pomyślałam sobie, że dla mnie jak najbardziej jest między innymi skończyć tą powieść, przysiąść wreszcie ją napisać, bo nie wiem, na co mam czekać. A potem wiecie państwo, ja już mam tylko 25 lat na to pisanie, nie? Bo potem już miłość. Więc muszę się jednak uwijać. Nie, no żartuję trochę oczywiście, ale tak, właściwie na co było czekać? Nie ma na co czekać. Znaczy trzeba robić rzeczy, które się kocha tu i teraz. Więc rzeczywiście, i też dlatego ta powieść jest dedykowana jemu. Nie znam osoby, która po przeczytaniu tej książki nie tkwiłaby w niemym zachwycie, mówiąc, że pięknie operujesz słowem
I to jest tak koronkowa robota w niektórych przypadkach, że język polski nabiera zupełnie innego znaczenia. Ja teraz nie zacytuję z pamięci, ale opis uśmiechu, który tam zawarłaś, że kokardki... Nie pamiętam, ale... Tak, to jest rozdział, w którym Wanda śpiewa pieśń na cześć Stalina. Tak, i to wstążka uśmiechu rozpięta pomiędzy... No, o, wstążka uśmiechu rozpięta. Tak, zresztą proszę Państwa, sprawdziłam tą pieśń. Rzeczywiście ona była wtedy śpiewana dokładnie tego dnia. No dobra. Ale zresztą dobrze, że miałam redaktora, bo gdybym nie miała redaktora, to Państwo byście tu mieli całą tą pieśń, wszystkie zwrotki, ponieważ byłam taka dumna, że ją wyszukałam i ona taka wspaniała, ta pieśń była. A mój redaktor mówił: Agata, ale kto to przeczyta? Weź tam jedną zwrotkę, przecież to ludzie umrą. Więc miałam wspaniałego redaktora, który dużo z tej książki wyrzucił. Takich właśnie szczegółów, które mi się wydawały jakoś ważne, ale też przez to, że mi się udało je gdzieś tam znaleźć. Więc ona jest wyczyszczona taką ostrą szczotką ryżową przez Pawła. To tak mówimy, że wszystko jest sprawdzone i przepilnowane. No a co z tym wyżłem? No wyżeł też już jest naprawiony, no ale rzeczywiście w którymś momencie... Ale były przygody. Tak, były przygody. Jak się pisze taką powieść, która się właśnie rozciąga na tyle lat i ona ma 63 bohaterów, którzy są znani z imienia i nazwiska i w jednej przynajmniej scenie wystąpili. To sobie Państwo wyobrażacie, ile jest bohaterów takich mniej, prawda? No to ja miałam w którymś momencie takiego Excela, żeby panować nad tym, który z nich się kiedy urodził, kiedy przyjechał, kiedy wyjechał i tak dalej. Ale zapomniałam o psie. Był tam taki wyżreł, Batko, który jest psem kochanka Wandy. No i jest w scenie, jak go poznajemy, tego wyżła jest starym wyżłem. I 30 lat później jest nadal starym wyżłem. No i moja przyjaciółka czytała tę książkę, która jest straszną psiarą, powiedziała: wiesz co, no wyżły jednak tyle nie żyją. Więc albo niech Batko będzie szczeniakiem, ale nadal tyle nie żyją. Coś musisz z tym zrobić. No więc ona mnie przed tym uchroniła. Ale oczywiście kilka rzeczy zostało przeoczonych przeze mnie, takich, które jakoś trudno było sprawdzić. Na przykład jedna czytelniczka zwróciła mi uwagę, że w 52 roku nie było dyrektorów szkół, tylko byli kierownicy. O. No, że dyrektorzy byli tylko w zakładach przemysłowych. No i wiecie Państwo, nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić. Ale oczywiście w dodruku jest już poprawione. Super. Więc to były ważne, prawda? Państwo, byście się czuli zaniepokojeni, nie? Więc tego typu rzeczy, na takie typu, ale mnie to tylko cieszy, jeśli ci czytelnicy zwracają uwagę na takie rzeczy, bo to znaczy, że czytają bardzo uważnie. Więc jakiś czytelnik z Gliwic napisał do mnie, że jak Wanda biegnie do szpitala górnymi wołami, to po prawej stronie nie ma tej kamienicy klinkierem obłożonej, bo ona była obłożona tylko do 51, a w 52 już było. I on to pamięta, nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc no sporo takich uwag było. Nad każdą się pochyliliśmy z moim redaktorem i większość z nich została poprawiona. Ciebie cieszą takie uwagi, prawda? Też nie mnie cieszą, bo to właśnie ktoś jest tak samo zafiksowany na czymś, jak ja. Albo na przykład ktoś napisał tak, że pani Agato, jest taka sprawa, no krępuje się powiedzieć, no ale no dobra, no rozmawiam przez telefon, słucham. No wie pani, że pani pisze, że oni siedzą w tym barze mlecznym i że tam ktoś je tylko kotleta mielonego. Ja mówię, no bo wie pani, wtedy był kryzys akurat, pani pisze, to było w 82, to mięsa nie było, bo ja tam byłam na kuchni wtedy, to myśmy nie mieli mięsa półtora roku. Ja mówię, matko boska, faktycznie. Nie? A to nawet nie mój bohaterowie, co te kotlety. Wiecie państwo, oni siedzą i ktoś obok je kotlety, nie? To są takie rzeczy. Ale że ktoś się przyjął na tyle, żeby znaleźć mój numer telefonu i zadzwonić, żeby mi powiedzieć, że nie było tych kotletów, no to przecież super, nie? Agatko, teraz przejdziemy do bardzo przyjemnych tematów. Nie chciałam tobie tutaj polać. A konkretnie do literatury dziecięcej. Tu znowu, ja wiem, przypadek, los, traf, pandemia spowodowały, że ty zajęłaś się pisaniem opowieści o kocie i szajce. To też nieplanowana historia. Zupełnie nieplanowana. To jest tak, że ja mam dwóch synków, którzy też są nie tacy już mali, ale wtedy jeszcze byli trochę mniejsi. I ja im opowiadam bajki, jak to mama. I wydawało mi się, że każda mama też opowiada tak bajki. I jak wybuchła pandemia, to ktoś z moich znajomych poprosił mnie, czy ja bym nie mogła większej liczbie dzieci opowiadać bajki przez internet. I mi się wydawało, że to były takie bajki improwizowane, czyli że po prostu się włącza kamera live'a, tak jakby teraz z Państwem, a ja zaczynam opowiadać bajkę. I wydawało mi się, że
No to ile dzieci może oglądać? No te dzieci, co znam, Hania, Anielka, Staś, Basia, może kilkanaście. No po kilku dniach się okazało, że to jest parę tysięcy, a potem jeszcze więcej i tak dalej. I wpadłam w taki okropny reżim, że przez 3 miesiące prawie codziennie o 19:00... Jak wieczorynka. Jak wieczorynka, po prostu pies pankracy na psychotropach, jakichś po prostu dragach, opowiadałam 2 bajki improwizowane, które dzieci zgłaszały tematy i wszystkie dzieci pozdrawiałam, tak jak drzewiej bywało. I to było wspaniałe, chociaż było, muszę Państwu powiedzieć, że ja się wyczołgałam ledwo z tej pandemii. Co tam ten COVID? Ta wieczorynka mało mnie nie zabiła. A dzieci się domagały. No nie wiecie Państwo, rodzice pisali, mówili, a Krysia dzisiaj miała wyrwany ząb. Czy Pani opowie bajeczkę dla Krysi, Romaniuk? Dobra. Pewnego dnia Lisek, no i coś tam, nie? No i opowiadałam te bajki. Jedną z tych bajek była właśnie opowieść o kociej szajce. Dzieci prosiło o historię kryminalną o kotach. Ja powiedziałam, dobra, a jak wasze koty się nazywają? Dzieci napisały, że nazywają Komandos, Lola, Bronka. I tak powstała ta pierwsza historia. Wysłuchała to redaktorka z Agory dla Dzieci i zadzwoniła do mnie i powiedziała, ale to jest fajna historia na książkę. No jesteśmy na 6. tomie, a miał być 1. To tak jak z tymi bajkami, których też miało być kilkanaście, a było 280 w sumie. Do momentu, do którego aż przestałam liczyć, bo już potem to... No więc to jest taka zupełnie przypadkowa historia. Nigdy nie planowałam pisać dla dzieci. Nie wydawało mi się, żebym to umiała albo nie wiem. A tak się stało. No tak się stało. Teraz wychodzi moja 2. seria dla dzieci o przygodach Tola i Bola. Napisałam książkę polsko-ukraińską dla dzieci, więc w ogóle ja często myślę sobie w ogóle jako pisarce dla dzieci, więc cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy o dorosłej literaturze, bo dużo częściej, dlatego też się cieszę, że Państwa widzę, dużo częściej spotykam się z dziećmi. I dzieci zadają mi takie pytanie, a ty umiesz też na poważnie pisać? Ja mówię, no staram się. A pewnie nie umiesz. No i to takie są rozmowy, nie? Tak. Ale tak myślę sobie, że ten bal u Lamorożca, o którym wspomniałaś, czyli polsko-ukraińskie bajki o przyjaźni, to nie jest literatura tylko dla dzieci. O nie, to zdecydowanie nie jest literatura tylko dla dzieci. To jest taka literatura dla dorosłych i dzieci, szczególnie dla dorosłych, którzy przyjechali z dziećmi ukraińskimi, mam głównie do Polski. To jest taka literatura na pociechę. Zresztą ona też się wzięła z tego, że jak wybuchła wojna... To trzeba było dzieciom opowiedzieć. Tak. Odezwali się do mnie ci rodzice z tej grupy wieczorynkowej i powiedzieli, czy ty możesz zacząć opowiadać bajki, żeby tłumaczyć dzieciom, co się dzieje. Ja sobie wtedy myślałam, Boże, ja nie mam żadnych kompetencji, żeby opowiadać bajki terapeutyczne, no ale opowiem tak, jak opowiadam moim dzieciom. I opowiedziałam chyba 2 czy 3 czy 4 te bajki, z które zresztą niektóre się znalazły w tej książce. I wtedy pomyślałam, że dzieciom ukraińskim jest trudno je oglądać, no bo one są po polsku. A bajkę improwizowaną pani jest zapewne trudno tłumaczyć teraz, jak ja mówię, spokojnie i w miarę składnie. Ale jak ja udaję po prostu pancernego kreta albo śpiewającą marchewkę albo gąsienicę gimnastyczki, które bardzo szybko... No to wiecie Państwo, jest bardzo trudno tłumaczyć na ukraiński. Więc pomyślałam sobie, że te bajki trzeba spisać i przetłumaczyć, żeby można je było przeczytać. I zamieściłam taki apel na Facebooku. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, czy nie wiem, że szukam ilustratora, co zrobić, może czy to w ogóle... I tak mniej więcej 16 sekund później moja wydawczyni z wydawnictwa Poznańskiego napisała do mnie i powiedziała, tak, tak, my bardzo chętnie to wydamy, wydajmy to po polsku i po ukraińsku jednocześnie, żeby dzieci mogły to razem czytać, znaczy żeby polskie dzieci czytały w sobie fragment, a ukraińskie to samo i żeby wspólnie to przeżywali. No i tak powstał bał u Lamorożca. Lamorożca, którego znowu wymyśliły dzieci. Lamorożec to jest taki stwór, który siedzi w domu, gra, znaczy dzwoni o te rury, zbiera okularo-zegarki, powiem to wolno teraz, okularo-zegarki, książko-wytłaczanki i tego typu podwójne rzeczy i nie chce z nikim gadać. Aż okazuje się, że przyszła wojna i trzeba kogoś przyjąć do domu. I wtedy drzwi Lamorożca się otwierają i okazuje się, że nie tylko przyjmuje dzieci z Ukrainy, ale organizuje dla wszystkich bal. Zaprasza tam też wogle, które mieszkają pod łóżkiem, które nigdy się nie kąpią i śmierdzą. Chyba, że ktoś płacze, to kąpią się we łzach. I to zresztą był taki punkt przełomowy w tej książce, bo płacze tam ukraińska dziewczynka, ale płacze ze szczęścia, bo zadzwonił do niej tata. I pamiętam, że moja ukraińska tłumaczka zwróciła mi uwagę na to, żeby zmienić ten fragment. Bo nie do każdego dziecka zadzwoni tata. I że jak dzieci ukraińskie będą to czytać, to niektórym może być strasznie przykro.
Więc dzwoni tam w tej książce do niej ktoś inny, ale nie tata. Bo nie, i wiecie państwo, to jest taki moment, w którym ja sobie myślałam, o Boże. Nie? O Boże. Jaka też jest odpowiedzialność pisania czegoś takiego, co jest niby głupią bajką o woglach. Więc dla mnie to był bardzo ważny projekt. On był cegiełką, ja nie dostałam za to złotówki i nikt, kto przy tej książce oprócz ukraińskich artystów nie dostał złotówki. Wszystko to poszło na pomoc. Kilkadziesiąt tysięcy tych książek trafiło do ukraińskich dzieci i nadal trafia, więc to jest takie... Miałam powiedzieć, że z tego wszystkiego to dla mnie jest najważniejsze, że to się wydarzyło. No. Oczywiście wydawnictwa moje, to ja też się cieszę, że zarabiacie państwo, że wydajemy te inne książki, nie? Ale tak, to jest książka bardzo bliska mojemu sercu. Ja mam teraz nadzieję, że kolejna seria opowieści, taka zdradziłaś mi za kulisami, bardzo nasza, tej, bo poznańska, też sprawi ci dużo radości przy pisaniu. Och, tak, tak. Na poznańskim Firtlu się będzie przecież działa. Tak, rzeczywiście zabieram się do pisania książki dla młodzieży, która się będzie działała w Poznaniu. Roboczo się nazywa Klub Enigma i będzie o takim klubie chłopaków. Będzie tam też jedna dziewczyna, którzy postanowili być hakerami w służbie dobra. I coś będą, no i będą trochę rozrabiać w Poznaniu i próbować zmieniać świat na lepsze. A pomysł się wziął stąd, że szukaliśmy z wydawnictwem jakiejś formuły, żeby opowiedzieć o tym, jak to jest być fajnym chłopakiem. Co to znaczy współcześnie być fajnym nastoletnim chłopakiem w czasach, kiedy nie wiadomo, czy chłopcy mają być, wiecie, mają być bohaterem z Marvela, czy mają płakać, czy mają być, w ogóle nie wiadomo, nie? Co być fajną dziewczyną, to wiadomo, robić co się chce. I czytać o superbohaterkach. Tak, a co to jest być fajnym chłopakiem, to trochę nie wiadomo. No i będę się starała z tym tematem zmierzyć. Tam jest Kokos, jest Wowa z Ukrainy, jest Marcel, który choruje na cukrzycę. No i cała taka ekipa. Moim konsultantem jest mój 13-letni syn Ignaś, któremu czytam fragmenty. On mówi, nie, no to dziaderskie. Potem czytam, mówi, to fajne. Ale poczekaj, przeczytam ci naszą grupę klasową z WhatsAppa, bo może będziesz miał jakąś inspirację. No i czytam mi fragment, ja nic z tego nie rozumiem. I mówię, Ignaś, on mówi, no tak pisz właśnie. No, więc ten proces, ja nie wiem, czy to nie potrwa może długo, wiecie państwo, ale mierzę się z tym tematem i bardzo się cieszę. Poznań jest jednym z moich ulubionych miast, więc cieszę się, że jestem tu dzisiaj z państwem, ale też cieszę się, że ta seria się będzie działa w Poznaniu, jest to nieprzypadkowe. Na Wildzie, rozmawiałyśmy już. No właśnie, na Wildzie. Chłopaki będą z Wildy. Z Jeżyc nie, bo mamy Jeżycjadę. Tak, a teraz Jeżycjada jest tak bardziej dziewczyńska, nie? No więc tak. Teraz chłopaki z Wildy wejdą po prostu jaki taki kontrapunkt i odpowiedź dla dziewczynek z Jeżycjady. Mm. Czy jest jakaś rzecz, której się nie tkniesz literacko? Na przykład Agata powie, nigdy nie napiszę. Wydawało mi się, że nigdy nie napiszę dramatu, ale teraz będę pisać kocią szajkę na scenę. W czasie nie adaptacji jednej książki, tylko osobną sztukę, która się zostanie na deskach pokazana w 2024 roku. No więc to chyba już jest nieprawda, ale myślę, że nigdy nie napiszę biografii, bo to nie jest mój temperament. Te lata, miesiące w tych archiwach, ten kurz, tam nikogo nie można poznać, wszyscy nie żyją. Nie. Chociaż Magda Grzebałkowska pisze wspaniałe, pełne życia biografie i ogromnie jej tego zazdroszczę, ale ona zawsze powiada, ja kocham archiwa. To mnie po prostu kręci. No więc mnie nie i myślę, że biografii raczej nigdy nie napiszę. No Beksieńscy to była jedna z książek, którą czytałam najdłużej na świecie. Bo byłam, też ona nie jest mała. No tam to nie to, ale byłam ze sobą uczciwa i we wszystkie przepisy szłam do tyłu. A tych przepisów połowa książki. Połowa książki, ale też dlatego, że Beksiński był niezwykłym archiwistą własnego życia. Ja po prostu zostawił bardzo dużo materiału. Teraz Magda pisze książkę o Konopnickiej, która zostawia dużo listów, ale no innych materiałów z kolei nie. I nie wiadomo, czy ona nie wymyślała wszystkiego w tych listach. Jak to sprawdzić? Trudne. To tak jak profesor Koziołek poległ na biografii Sienkiewicza, bo tam też było dużo pamiętników i listów. Mówi, ale w żadnym nie było, jakie facet majty nosił. A ja bym chciał to wiedzieć, powiedział profesor Koziołek, literaturoznawca. I dlatego nie napisał nigdy biografii Sienkiewicza. I ja go rozumiem, ja też chcę wiedzieć, jakie bohaterzy noszą majtki i buty. I dlatego tak szczegółowo to wszystko sprawdzam. Teraz jesteśmy w takich okolicach dziecięcych, ale czy dorosły czytelnik też może liczyć na to, że jakaś historia, nie wiem, z tajemniczej szuflady, tajemniczego zeszytu, teczki żadnej nie mam nigdzie schowanej, ale tak piszę teraz powieść dla dorosłych, która się nazywa Dina Dina
jest historią podsłuchaną przeze mnie w zeszłym roku w Bolonii. Pchałam na targi książki dziecięcej do Bolonii. Usiadłam sobie na zalanym słońcem, zalanej słońcem piatce i podsłuchałam dialog młodej Ukrainki z jej chłopakiem Włochem. To było w trzecim tygodniu wojny. I ona mówiła o tym, że musi wrócić do Ukrainy. Wiecie państwo, wtedy wszyscy jechali w przeciwną stronę. I on oponował, mówił, ale jak to? No nie możesz jechać, ja tu jestem. Będę zawsze cię kochał. Ona mu powiedziała, nie ma żadnego zawsze. I pamiętam, że nic dalej już nie usłyszałam. Wiecie, bo trochę nie wypadało, wiecie państwo, zapuścić żurawia bardziej. Przepraszam, jestem taką reporterką z Polski. Bardzo mi ta historia nie podoba. Proszę kontynuować. Ale pomyślałam sobie, co musi powodować taką dziewczynę. Ona miała na oko 20 lat, żeby w tym trzecim tygodniu wojny jechać pod prąd. Więc wymyśliłam jej historię i ona się ukaże w przyszłym roku. Ale bardzo mnie dotknęło, to nie ma niczego na zawsze. Tak, nie ma niczego na zawsze. No więc Dina, moja Dina, nie wiem jak miała na imię ta dziewczyna, kim była moja Dina, studiuje malarstwo w Bolonii, ale z jakiegoś ważnego powodu postanawia wracać do Ukrainy w czasie wojny. Ale nie będzie to wyłącznie smutna książka, proszę się nie martwić. Będzie ona o przemianie i o tym, że nawet w najstraszliwszych okolicznościach można coś uratować. Ale jak ty z tym reporterskim takim instynktem znowu będziesz... No i to jest straszna część tej pracy. W sensie, wiem o co chcesz zapytać, to znaczy, tak. No, że też chcę robić research, jak wygląda wojna w Ukrainie, nie? No ale i tak to wszyscy czytaliśmy, czytamy, nie? Więc ja po prostu staram się to... Trochę sobie myślę, bo miałam taki dylemat, czy to nie jest za wcześnie na taką powieść. A potem pomyślałam, że nie, bo jedyne, co my możemy zrobić, ludzie, którzy piszą, to dać świadectwo, zachować to, opowiadać te historie, żebyśmy nie zostali tylko z memami z tej wojny. No one są super, nie? Ta beka z tych czołgów rosyjskich super jest. Ale myślę, że powinniśmy też zostać z innymi świadectwami. I myślę, że taka forma też jest jedną. Ja współpracuję z moją ukraińską tłumaczką przy tej powieści. Tej właśnie, która zwróciła uwagę na to, że do dziewczynki nie powinien dzwonić tata, żeby... jakby przez filtr jej wrażliwości ta książka przeszła, żeby ona nie była dla nikogo... Będzie bolesna w tym sensie, że to jest historia o bolesnych sprawach, ale żeby ona jednak była taka, jak powinna być. Więc Olga Makarowa teraz w Kijowie tłumaczyła La Mrożca siedząc w schronie. Jest moją partnerką w tym projekcie. No ale masz rację, tak, to oczywiście jest trudne, ale tam też jest dużo innego radosnego researchu. Na przykład muszę zgłębiać radzieckie atlasy anatomiczne, bo jeden z bohaterów jest chirurgiem, a jego córka Dina uczy się rysować na tych atlasach, więc jakbyście państwo zobaczyli ten atlas rany polskie. Tylko nierealistycznie to rysowali te ryciny. No, więc na przykład to czytam teraz do poduszki. Jak tam jest precyzyjnie narysowane, jak schodzą ludziom paznokcie, to proszę państwa, żadnych horrorów na Netflixie nie musicie oglądać. Po prostu Atlas Siemiennikowa i macie to. Czterotomowy polecam. No, więc tak, więc jestem teraz w ferworze researchu do tej książki, w ferworze chodzenia po Poznaniu. To trudne jest, prawda, działanie? Chodzenie po Poznaniu? Ja, chodzić się da, jeździć po Poznaniu jest trudniej, prawda? Ja chciałam, żeby moi bohaterowie jechali pestką. Ha, ha, ha. Nie w 2023 będą jeździć na rowerach w związku z tym. Ale cieszę się, właśnie jutro mam cały taki dzień poświęcony na to, żeby się przejść. Jeśli państwo macie jakieś zakamarki na Wilnie, albo gdzieś indziej, co uważacie, że powinno się znaleźć w powieści, to dajcie znać. No bo właśnie będę chodzić śladami tych moich przyszłych bohaterów. A ja teraz mam taką propozycję. Jeśli nasi obecni tutaj w Bibliotece Raczyńskich goście mają pytania, to zachęcamy. Wystarczy lekko unieść rękę. Można też postulaty jakieś mieć, prawda? Żeby coś zamieścić albo nie. Bo z tego, co widzę, mamy listę pytań od naszych internautów. Ktoś coś wyczytał. Ja teraz boję się podnieść. Przepraszam, żeby mi znowu głowę nie obcięło. O. Jeśli była książka o starości oraz książka o ostatnich miłościach, to może teraz następna książka o ciekawym życiu osób starszych? Jeszcze starszych w sensie? Już było o starości, to jeszcze... No może być, w końcu pani Lucia miała tylko 83. A bohaterowie, tam jest taka opowieść o dwóch braciach, bliźniakach, których jeden był Lovelasem, a drugi go krył. I który ten Lovelas w końcu się ustatkował, ale mówi, nie wiem czy do końca, bo ja jestem młodym człowiekiem, mam 74 lata, jeszcze wszystko przede mną.
No więc nie wiem, czy to jest postulat, żeby to było ludzie 100+. Może tak. A może myślę sobie o ciekawym życiu osób starszych. Ja mam fantastyczne sąsiadki. Ja wracając z pracy szoruję nosem prawie podłogę. Ale tłumaczę dlaczego. Mieszkam na Piątkowie. Nie mam pestki. Pracuję w centrum. Powtarzamy to po raz kolejny. Państwo wiedzą, T12, a potem wszędzie z buta. I spotykam swoją sąsiadkę z Cyklatki, taką moją jedną z ulubionych, rudowłosą, pozdrawiam. I ona energicznym krokiem biegnie. I ja mówię, gdzie pani biegnie? Umówiłam się z koleżankami, idziemy na zumbę, a potem idziemy na kawę. A w ogóle to za dwa dni idziemy do teatru i myślę sobie, serio? To serio? Może o takich ciekawych starszych. Póki co rozważałam, czy nie napisać drugiego tomu krótko i szczęśliwie, dlatego że oczywiście tak to jest, że jak już on się ukazał, to ludzie do mnie zaczęli dzwonić. A wie pani, jaką ja mam historię? Ja mówię, teraz. Na przykład jest taka historia moja ukochana, szwedzkiego faceta, architekta, który się ożenił z Polką, wiele lat mieszkał w Polsce i tak dalej, jak ona umarła, wrócił do Szwecji. I mąż, nie mąż, tylko syn, wrzucił go na Tindera. Mówi, tato, ty masz dopiero 83 lata, jak pani Lucia. To jest taki chyba przełomowy wiek, wiecie państwo. Po prostu jak dojdziecie do 83, to uważajcie na siebie. Nie możesz jeszcze się podać. I pan Sven, nie przepraszam, on się nazywa Bengt, Sven to syn, Bengt, wszedł na tego Tindera dosyć szybko. Spiknął się z Ingrid, która jest, uwaga, szwedzką mistrzynią tańców kowbojskich. 78 ma. Teraz już jesteśmy później, Bengt ma 86, ona ma 81, tak? No i ponieważ właśnie nie chcieli tracić czasu, to Bengt założył aksamitny garnitur w kolorze łososiowym, pojechał na drugi koniec Szwecji, zadomofonił do niej, powiedział, nie mamy już czasu, schodź na kolację. Ona zeszła na kolację, pojechali Teslą na fiordy norweskie i są razem od tego czasu. Wow. Ona nadal jest szwedzką mistrzynią tańców kowbojskich i ubiera się adekwatnie. Widzicie ich państwo, nie? Ona w tych takich warkoczach i on w tym aksamitnym garniturze. No jak tego nie opisać? Więc wiesz, więc nie wiem, czy nie będzie tomu drugiego, no po prostu bardziej jeszcze szalonego niż pierwszym. Tutaj mamy dwa pytania, które właściwie pokrywają się z treścią naszej rozmowy. Dlaczego właśnie opowieści z Omamu? No to już wiemy. A czy zna tak, pani... też to tak jednak przypadek zarządził, prawda? Znaczy ja tam pojechałam jako młoda mężatka z dzieckiem w brzuchu, z synem Ignacym i kotem Laurą w koszyku. Był to pierwszy kot, który wjechał do sułtanatu Omanu, jak się okazało, i musiał mieć zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa. Nie wiem, dlaczego akurat takiego. I to polegało na tym, ja bardzo się denerwowałam, bo to była moja ukochana kotka, czy oni ją wpuszczą. I jak wysiedliśmy na lotnisku w Maskacie, to przyszedł taki bardzo duży urzędnik, powiedział, one real, my friend. Czyli poproszę jednego reala. Myśmy dali jednego reala, to jest jakieś 10 zł, powiedział, okej. I to było zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa. I Laura szczęśliwie mieszkała tam z nami. Więc to jest jakoś przypadek. Przypadki często naszym pisaniem też rządzą. Reporterów zwłaszcza. I potem jest ciąg dalszy jeszcze, bo nie zdążyłam. Przepraszam. Czy zna pani sytuację kobiet w Iranie? Czy są jakieś zbieżności? Znam i nie ma tak dużo zbieżności. To znaczy jednak sytuacja w Iranie nie jest nieporównywalnie, kobiet jest nieporównywalnie gorsza, już zwłaszcza teraz, ale właściwie jest gorsza od czasu rewolucji. Kobiety w Omanie mogą się kształcić, mogą zajmować wszelkie możliwe stanowiska. Ambasador Omanu w Stanach Zjednoczonych jest kobietą, ambasadorka jest kobietą, są polityczki i tak dalej, i tak dalej. Więc w ogóle jest to nieporównywalne. Nieporównywalne. Nawet Omanki niekoniecznie muszą bardzo zasłaniać włosy czy nosić, a baje raczej chcą to robić. Więc mają kobiety w Omanie znacząco lepiej. No i ostatnie pytanie. Jaki ma pani pomysł na następną książkę? No to już też. No jeszcze jest parę do przedaży, nie mamy czasu, nie? Poza tym te 25 lat już mam tak, wiesz, podzielone. Czyli co 5 lat nowa książka ewentualnie? Szybciej trochę. No jak to wyjdzie, wiesz, jak pestka ruszy, to szybciej, nie? Jak okay. Nie będzie, no, jak na nogach wszystko, no. Na pewno dziecięce książki się będą ukazywać częściej, bo dzieci kochają serię. Jak są w jakimś wieku, to pewnie państwo jeszcze pamiętacie, to chcą czytać tom drugi, trzeci, czwarty. Mam takich czytelników, 6- czy 7-letnich, którzy przychodzą na premierę książki i mówią, a ja już przeczytałem. Ja mówię, wczoraj się okazało. Mówi, no. Kiedy na... Ja mówię, i co teraz? On mówi, no kiedy napiszesz następną, bo ja idę we wrześniu do szkoły. Nie będę miał czasu czytać. Zwłaszcza te dzieci na Śląsku Cieszyńskim przychodzą i mówią tak, a my jesteśmy dobre lutry.
Czytamy, mama wieczorem nam czyta Biblię i Gocią Szajkę. A już czwarty raz czytamy tą książkę. Ja mówię, dlaczego czwarty raz? On mówi, bo wszystkie inne już też cztery razy tomy. Kiedy napiszesz następną? No i tak sobie rozmawiamy, więc... No to tak, więc one się okazują dwie rocznie, żeby nadążyć właśnie dla małych lutrów zwłaszcza. No bo pisanie to jest jedno, ale ilustracje. Tak, tak, ten proces trwa dosyć długo, bo ona jest bardzo bogato ilustrowana przez wspaniałą Malwinę Hajduk, więc ja to piszę może i szybko, ale te koty się maluje. Jeszcze o te koty, tak tylko pro forma zapytam. Nie wyślesz kotów do Poznania, skoro będziemy mieli swój gang chłopaków, nie? Nie możecie mieć wszystkiego, no, a poza tym koty boją się dużych miast. Oni już byli w Toruniu i to było za dużo. Ten Toruń, taka metropolia. Wrócili do Cieszyna i powiedzieli, więcej nie będziemy jeździć. My jesteśmy koty Stella, czyli stąd, ze Śląska. Nie, no nie, nieprawda. Trochę będą jeździć. Planują wyprawę do Wenecji. Są tanie loty dla kotów, dodatkowe miejsce na ogon. Płatne, wiesz o co chodzi, nie? Nawilanie makaronów na ogon, to sprawy. Więc kocia Szajka będzie podróżować, ale na razie rzeczywiście nie planuje, żeby pojechała do Poznania, bo... No będziecie mieć ten klub Enigma, no dla każdego miasta coś. Ale Enigma to też dlatego, że my mamy Muzeum Enigma? No oczywiście, stąd tak. Tak, to jest tak, że ci chłopcy z Wildy odkryją to, że tutaj ci dwa pionierzy inżynierowi i że oni teraz są takimi sennymi. No i to będzie od. To ja już się nie mogę doczekać. Może będzie tam jakaś dziennikarka, która będzie śledzić tą sprawę, jak myślisz? Na piechotę. Dobra. W kwiecistych butach. Na piechotę w kwiecistych butach. Tak, tak to będzie. Może pogoda też będzie lepsza. Przynajmniej w książce. Ja już właściwie więcej pytań nie mam, a państwo? To sekundeczkę. Poczekajmy na Artura z mikrofonem. Troszkę pół żartem. Bardzo się dobrze panią słuchał. W związku z tym pomysł mi przyszedł do głowy, czy nie przyszło pani do głowy, żeby te swoje książki zamiast spektaklu teatralnego opowiadać przed widzami, mogliby zadawać pytania. Oczywiście to jest tak pół żartem, oczywiście. Słuchanie pani sprawia naprawdę dużo przyjemność, dlatego sobie pomyślałem, że może takiego, czy coś takiego kiedyś ktoś wymyślił, żeby opowiedzieć swoje książki, jak długo by to trwało, ile by mogło kosztować i tak dalej. Przyszedł taki pomysł do głowy, naprawdę. Sama ta lektura mogła być mniej ciekawa niż słuchanie pani na przykład na temat tej lektury. Dziękuję. O, dziękuję, że pan to o tym mówi. Ja czytam swoje książki, to znaczy nie wszystkie. Prostą równoległą przeczytała Maria Dębska, aktorka, ale wszystkie Kocie Szajki i Krótko i Szczęśliwie czytam ja. I Krótko i Szczęśliwie. I Krótko i Szczęśliwie też czytam ja. Kocią Szajkę czytam ja, ponieważ dzieci się przyzwyczaiły mnie słuchać po prostu, jak im opowiadałam na tych wieczorynkach. Więc ja tam robię wszystkie te głosy. I jak czytam, nie wiem, Bronka Cieślarów mówi gwarą, to ja mówię, a jest Derkusie, Stella mnie hitujcie, na Bachowie pismo ósma. No i no, trochę trudno mi sobie wyobrazić, że jakiś lektor, który czyta normalnie tą reklamę MediaMarktu, by miał to czytać, nie? Bo jeszcze mogło być to słabo. Ja myślałam, szczerze mówiąc, o tym, co pan zasugerował przy tej książce nowej ukraińskiej, żeby ona była w dwóch wersjach. Napisana i opowiedziana, ale opowiedziana tak swobodnie. Czyli nie przeczytana, tylko opowiedziana. Fragment już jest nawet nagrany próbnie. Więc bardzo się cieszę, że pan to podniósł, bo myślałam, że może to tylko w mojej głowie dobry pomysł. Nie wiem, czy z tym pójdziemy z wydawnictwem, bo wydawnictwa są bardzo konserwatywne. Jest książka, jest e-book, jest audiobook. Ja mówię, ale może być coś... Jest książka, jest e-book, jest audiobook. Ja mówię, ale ona może być też ilustrowana. Aha, ilustracje są w książkach dla dzieci. Książka dla dorosłych ma okładkę, jest e-book, audiobook. No i taką prowadzimy rozmowę fascynującą, ale zobaczymy. No może się to jednak uda. Może to po prostu zrobię własnym sumptem i wrzucę w sieć czy na Spotify'a dla chętnych, bo to pisanie jest żmudne, wiecie państwo. Ja wolę to wam opowiedzieć po prostu. Byśmy usiedli przy kawie, a państwu bym opowiedziała, jak ta Dina jedzie marszutką do Ukrainy w tym białym, ciepłym takim płaszczu i w letnich butach, bo nie ma innych butów. I zatrzymują ją na blogpoście przy tym, no i tak dalej. Opowiedziałabym państwu tą historię, no ale muszę najpierw napisać jednak. No, dzięki. Dzień dobry. Mam dwa pytania. Pierwsze to odnośnie wrażliwości, bo w pani książkach przewija się ta wrażliwość. I była też w pani książce ta osobista historia w jednym rozdziale. I czy nie miała pani takiej obawy, żeby podzielić się tą wrażliwością? Bo myślę, że
wiele osób ma taką obawę właśnie, żeby tą wrażliwością gdzieś okazać ją, czy żeby nią się podzielić, a w pani książkach ta wrażliwość właśnie bardzo się przewija i wspaniale ją czytać, czy właśnie tak jak pan tu wspomniał, słuchać. Muszę powiedzieć, że ja miałam trochę wątpliwości, choć nie aż tak bardzo, ale odbiór tego jest też bardzo różny, bo i w tej omańskiej historii, no, siłą rzeczy ja tam jestem, no bo jak państwo opisuje, jak wygląda poród w Omanie, to ja byłam w sali obok, rodziłam, moja koleżanka i ja rodziłam i stąd wiem, jak ona rodziła. No, nie udawałam, że jako reporterka Romaniuk udałam się do szpitala, prawda, i tam podejrzałam dokładnie, jak wyglądało to rodzenie. No nie, ja tam byłam, przeżyłam to. Z kolei w tej zbiorze Krótko i Szczęśliwie rzeczywiście ostatnia historia jest moją historią i ona się tam znalazła z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest to, o co mnie Magda pytała, że te historie moich bohaterów mnie ośmieliły do tego, że jak ten ktoś mnie zaczepił w pociągu, to ja na to odpowiedziałam i myślę, żebym się totalnie nie odważyła, gdybym wcześniej nie poznała pani Lucy i tak dalej. I chociaż ta historia była bardzo krótka i się skończyła szybko, to ona by się nie wydarzyła, gdyby nie to, że pracowałam nad tą książką. A poza tym dlatego, że część moich bohaterów miało wątpliwości, jak już te historie zostały opowiedziane i spisane, czy je publikować, bo co ludzie powiedzą. Na przykład najbardziej się cieszę, że zawsze to rodziny, nie bohaterowie, rodziny miały takie co ludzie. Więc na przykład w tej historii Waldka i Poltka, tych dwóch braci bliźniaków, którzy wyglądają zresztą, muszę państwu powiedzieć, jak Kobuszewski. Są tacy, wiecie, bo to nie będzie głowy. Proszę zauważyć, że jestem wysoka i długa w takiej kamizelce rybackiej, no to oni tak wyglądają. No i teraz żona tego grzecznego powiedziała: nie może pani tego napisać, bo ludzie w Bochni to wiedzą, jaki on jest, ale teraz się w Warszawie to wiedzą. Ja mówię: Jezu, ale jak już w Bochni wiedzą, to i tak najgorsze za wami. Nie? Ale część bohaterów miała takie obiekcje. Więc pomyślałam sobie, że ja im... A podarowali mi najważniejsze historie ich życia. Najważniejszych miłościach. To powiedziałam sobie, że dobra, to ja też pokażę swoją i będziemy fair. Znaczy oboje, wszyscy pokażemy to miękkie podbrzusze. Jak będą się z nas śmiali, że jesteśmy starzy, a kochliwi, to z nas wszystkich. No państwo tu dzisiaj jesteście, więc my się raczej śmiać nie będziecie, ale byli tacy, którzy mówili: stara baba, jeszcze chcieliś takie rzeczy pisać. Ma taka jedna krytyczka jest z Opola, którą lubię, która pisała tak: och, się zachciało z starych babie opisywać swoje przygody. Nie, no pozdrawiamy w ogóle, nie? W ogóle też ageizm zawsze na czasie, myślę. Więc też jeśli się komuś... Ja zawsze mówię, wiecie państwo, nie ma obowiązku czytania, nie? Jak ktoś nie chce tego czytać, to jest to tak, jak niektórych też razi ta gwara śląsko-cieszyńska. Po co to tym dzieci epatować? Jezu, wiecie państwo, trochę mi się wydaje, że w współczesnej kulturze epatujemy dzieci gorszymi rzeczami niż gwara śląsko-cieszyńska, nie? Więc wie pan, ja się już takimi rzeczami trochę nie przejmuję, bo sobie myślę, że jest taki wybór wszystkiego, że jak komuś akurat ten rodzaj wrażliwości nie odpowiada, to może czytać inne rzeczy. Horrory są dostępne też, prawda? Komuś gwara. Myślę, że na pewno ta wrażliwość może zainspirować innych i to jest super. A druga kwestia to odnośnie Wildy. Także akurat mieszkam na Wildzie, także jeżeli takie hasło jak ZNTK Poznań już pani usłyszała, albo że jeżeli jeszcze nie usłyszała... Słyszałam, ale jeszcze nie wiem, co się za tym kryje, więc muszę pójść. Coś niesamowitego, na pewno będzie, polecam. Dobrze. Obiecuję, że to się w takim razie... Przyjmijmy taki dzisiaj po prostu umowę, że to się pojawi w książce. I któregoś bohatera tam wyślę? Jeszcze nie wiem, tego największego łobuza może. No myślę, że też samemu warto odwiedzić to miejsce. To tak, i to mam w planach na jutro. To mam w planach na jutro. Widzimy się tutaj jutro rano na panelu o sytuacji literatury ukraińskiej, a potem już pierwsze kroki na Wildę. No. Bardzo państwu dziękujemy chyba za spotkanie, prawda? Też chciałam powiedzieć. Strasznie to jest zawsze miłe. W poniedziałek do biblioteki ludzie przyszli. To no, co może być lepszego? No tylko gorące podziękowania dla państwa i dla tych wszystkich, którzy... Dla państwa internautów również. Tak. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. I ja mam o tyle fajnie, że ja sobie teraz odejdę i zrobię państwu miejsce, bo wiem, że na każdym spotkaniu autorskim tylko niektórzy się ośmielają zadać pytania, a potem przy stoliku państwo przysiadają, prosząc o autograf i snują swoje historie i zadają pytania, ale to też jest piękne. Bardzo, bardzo i stąd też się też te historie właśnie Bengta Ingrid na przykład wzięły, prawda, że ktoś się z nią podzielił. Dziękuję ci bardzo też, Magdo, za tę rozmowę i pani bardzo dziękujemy za tłumaczenie wszystkiego w takim imponującym tempie. A
waszym i moim gościem, a przede wszystkim gościem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu była dzisiaj Agata Romaniuk. Ja teraz mam taką rzecz do odczytania, muszę odnaleźć ją na jednej z wielu kartek, żeby niczego nie pomylić. O, i tak to zwykle z kartkami bywa. Nasze spotkanie odbyło się w związku z cyklem Biblioteka Dostępna, Kultura bez barier, dzięki funduszom europejskim, którymi zarządza PFRON. Całe nasze spotkanie bardzo dzielnie i szybko tłumaczyła tłumaczka języka na polski język migowy, pani Angelina Pera. Dziękujemy.